Szczęść Boże. Kilka wskazówek dla pragnących jak najlepiej przygotować się do zaproponowanych przez nas e-konferencji. Każda z konferencji zostanie udostępniona wieczorem, konkretnie o godzinie 21:30, w konkretne dni świąteczne, w większości przypadków także uroczyste, które będą podane tak w wydarzeniu, jak i w opisie tego filmiku. Każda z konferencji będzie składała się z kilku określonych części. Będą to po pierwsze nieszpory z pełnymi czytaniami z dnia, czyli kto ma doświadczenie już w odprawianiu brewiarza, ten wie, że są tam zawarte czytania dość krótkie. My je zastąpimy czytaniami z danego dnia. Dlatego warto wcześniej sobie też przygotować je. Gorąco również zachęcamy, aby te czytania przeczytać dzień wcześniej i rozmyślać o nich, przygotowywać się nimi do medytacji, która będzie na zakończenie każdej z konferencji. Po nieszporach wysłuchamy konferencji przeprowadzonej w każdym tygodniu przez innego prelegenta. Następnie zapoznamy się z wprowadzeniem w określoną metodę medytacji, do której będziemy chcieli zachęcić, a którą będzie można podjąć po zakończeniu, jeśli dana medytacja będzie wymagała wcześniejszego przygotowania, na przykład już dzień wcześniej, innego niż przeczytanie danego czytania na dzień, będziemy o tym informować oddzielnie. Co więc warto przygotować przed rozpoczęciem oglądania tych konferencji? Najpóźniej rano dnia emisji konferencji lub dzień wcześniej będziemy zamieszczać link do filmu oczywiście oraz sigla do czytań i podpowiedzi dla mniej zorientowanych w brewiarzu, jak znaleźć i przygotować czytania, tak by już nie szukać, nie wertować w trakcie, a mieć je przygotowane, ponieważ brewiarz mamy dostępny w bardzo rozmaity sposób. Między innymi może to być wydanie takie po prostu książkowe brewiarza. W takim wydaniu nie mamy tak, że cały dany dzień jest po kolei. Wystarczy znaleźć jedną stronę i potem będzie po kolei. Często jest przerzucany się między różnymi stronami, dlatego warto zwrócić uwagę na oznaczenia, które napiszemy, strony, żeby już wcześniej mieć założone. W takich wydaniach jest dużo zakładek, także można z nich skorzystać. No, na pewno dla mniej zorientowanych, mniej praktykujących czytania z liturgii godzin wygodniejszym będzie po prostu aplikacja telefoniczna. Ja tu dla przykładu pokażę, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, dlatego jeszcze umieścimy pod filmikiem linki do tych aplikacji. Jest aplikacja Biblia, która między innymi zawiera brewiarz oraz bardzo też wygodna aplikacja Brewiarz, która ma tę dobrą podpowiedź, że łatwo tam zaznaczyć sobie chór, który mam czytać, także podświetla się to, co jest dla danej osoby do czytania, tudzież śpiewania, bo będziemy mieć je przygotowane w większości w formie śpiewanej. Dla tych, którzy nie mają własnego brewiarza w wydaniu, czy to takim, jak pokazałem, skróconym, czy jeszcze mniejszym, czy nawet nie ma możliwości skorzystania z aplikacji, będziemy wszystkie te teksty zaplanowane na dany dzień wcześniej umieszczać jako plik tekstowy z możliwością do wydrukowania sobie. Natomiast już bezpośrednio przed rozpoczęciem oglądania, bo trudno nazywać jednak uczestnictwem, warto przygotować się w taki sposób, by mieć przede wszystkim wygodne ubranie. Będziemy jednak w większości przypadków sami, nawet jeżeli jakoś w rodzinie, nie musimy być eleganccy. Natomiast, żeby już nie rozpraszać się potem ewentualnym przebieraniem się, a do medytacji jednak nam się przyda coś przede wszystkim wygodnego, żeby naprawdę nic nas nie rozpraszało, żebyśmy mogli się wyciszyć,
całkowicie. Także możemy od razu ubrać się w jakieś takie wygodne rzeczy do, tak jak do jakichś ćwiczeń na przykład, albo treningu. Nie jest konieczny, ale może się przydać różaniec. Nie będziemy odmawiać różańca ani koronki, więc tak bezpośrednio nie będzie przydatny, ale niektórym może się przydać do medytacji. Będziemy to już wyjaśniać w trakcie, jak można skorzystać z różańca w trakcie medytacji. Serdecznie też zachęcamy do tego, by dać sobie te minimum kwadrans, a najlepiej pół godziny, takiego wyciszenia się już przed tą 21:30 czy inną godziną, na którą sobie sami zaplanujemy późniejsze oglądanie. Wyciszyć siebie, a najlepiej też już od razu, a później przed włączeniem, wyciszyć również telefon. Najlepiej wyłączyć, no z wyjątkiem tych, którzy będą w telefonie korzystać z aplikacji brewiarza, czytań czy innej tutaj pomocy.